W teatrze odbyły się warsztaty adresowane do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat. Poprowadził je reżyser Zbigniew Kulwicki. Prowadzący zajęcia jest przede wszystkim gwarantem dobrego poziomu nauczania. Potwierdzeniem tego niech będą przedstawienia dla dzieci i dorosłych, które zostały przez niego wyreżyserowane, a które mogliśmy oglądać. Myślałem, że pani przyszła na zajęcia. No to znaczy, ja też się cieszę, jak pracują dziennikarze. Co robimy? Ale słuchajcie, no nawet sama sytuacja strzału, tak? No powiedzmy, rozmawiacie. I będzie strzał. I ty dostaniesz nogę. Jestem ciekaw, w jaki sposób zareagujesz. No, spróbujmy i to. No, wstanę. Rozmawiacie. Jesteście gdzieś tam, no, zaraz ma się ukazać wywiad na żywo, a jesteście w jakimś rejonie zapalnym, strasznym. Wyobraźcie sobie. I stąd, ni zowąd, jakiś tam snajper sobie potraktował dziennikarza. No, całe szczęście, że oglądał. To taki nie najlepszy, albo może miał taki zamysł. I moje klaśnięcie to jest strzał. Wyobrażasz sobie? Ja jestem dziennikarką, rozmawiam z nimi i nagle wstaję. No, tak. Albo na przykład, no nie wiem, rękę co sobie tam wymarzy. Nie jest łatwo. Co, zakładamy, że... Bo sama powiedziałaś, że w nogę. Czy nie, lepiej w nogę. Dobrze, tylko co kłamało? Gdzie było kłamstwo największe? W moim uczuciu. Tak mi się wydaje. No, słucham. Gdzie było kłamstwo? Widziałeś to? Może zrobiłam tak? Może tak w takim momencie strzału? Nie wyciszone, ale nie to miałem na myśli. Przede wszystkim kierujemy wzrok w miejsce, gdzie to się... Tak, oceniamy, to jest... Tak mi się wydaje. Pierwsza podstawowa sprawa. To wcale nie będzie takie proste. Uważaj, wyobraź sobie, rozmawiasz. Proszę Państwa, za chwilę jest jeden tam, chodzi. Nie, posłuchaj. Dobra. Pierwsza reakcja dobra. Ale idźmy dalej. Idźmy dalej, no to jest panika, którą powinnaś utrzymywać cały czas. A to jest tak, pierwsze było, a? Zobaczyłaś? I zaraz jak gdybyś zupełnie się wyłączyło. Jak gdybyś, a to już nie.